Cześć, cześć, ale się ochłodziło. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie szumiał za bardzo. Wiecie co? Wracam z pracy, wracam z banku. Nie lubię takich, wiecie, załatwień robić, ale załatwiłam, nadpłaciłam. Okazało się, że nie opłaca mi się, bo to jest zależne od umowy, ale na przykład mi się nie opłaca małymi kwotami nadpłacać, bo zawsze muszę zapłacić prowizję minimum 200 zł, więc albo 2%, albo 200 zł, więc nie opłaca mi się małymi kwotami nadpłacać. No ale ta, co nadpłaciłam, no to spoko. Zobaczymy, jak coś będzie układać. Teraz idę do domu i przyszedł mi plecak. Właściwie zamówiłam sobie dwa plecaki, bo marzy mi się taki ładny, jasny plecak. Jak chodzę do pracy ostatnio, no to nie noszę już torebki. Już chyba ponad rok nie nosiłam żadnej torebki. Albo noszę nerkę, albo plecak. No i siadłby mi taki jasny plecak. No i zamówiłam dwa. Pierwszy już przyszedł, jest taki fajny, ale laptop mi się tam nie mieści. W sensie do plecaka tak, ale do samej kieszeni nie. No więc zamówiłam drugi, no i pokażę wam. Tego drugiego jeszcze nie widziałam, no bo dopiero przyszedł. No a w ogóle jest piątek, więc fajnie, przyszedł mi też goodie box, więc zobaczę, co tam jest. Kurczę, no najchętniej bym, znaczy kusi mnie, żeby zostawić oba plecaki, ale nie wiem, czy nie skończy się tak, że odeślę oba. No ale dobra, to będę wam marudzić albo się cieszyć, jak otworzę tą paczkę, no. Wiecie co, plecaki pokażę wam za chwilę. Tu w ogóle jest jeden, drugi jest w pokoju, ale to za chwilę, ale przed goodie box i chyba nie będę nagrywać osobnego filmu, tylko wam teraz nakręcę, co tu jest ciekawego w paczuszce. Okej, mamy piękne pomarańczowe pudełko. W ogóle pisałyście mi, że w aplikacji, czy tam na stronie można sprawdzić, czy to, a, że tu jest, o, czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, że tu jest kod i można go sobie sprawdzić, co w tym pudełku jest. Tips, tricks and trends. Nie wiem, Laurysia, niespodziewane, jakieś niespodziewankowe kosmetyki. Zobaczymy zaraz. No, no, no. Okej, okay. Tonik z wodą różaną. No nie wiem, powiem wam, że jak ja wam kiedyś pokazywałam taki tonik, który był po prostu wodą różaną i on się u mnie totalnie nie sprawdził. Tam nie było nic, tylko woda różana. Ja nie wiem czemu. Wow, jakie fajne opakowanie. Ale numer. Ma taki ekstra, ale bomba. No ale przetestuję. Znowu są fajne pojemności. Wow. Rituals. O, do rąk. No ciekawe, akurat sobie przetestuję. O, będzie pięknie pachnieć, tak myślę. No ładnie pachnie. Tak kremowo, pudrowo. O, to jest taki kremowo-pudrowy zapach. Wow, do rąk. O, jak kwiat wiśni i mleko ryżowe. No fajne. Dobra, co my tu mamy dalej? Maska z glinki. O, to nie po drodze mi za bardzo z tymi maskami z glinki. W sensie nie, że coś jest nie tak, tylko wiecie, ja zapominam robić te maseczki. Jeszcze jedną mam z Golden Boxa otwartą i nieskończoną. No, może ta jest zafoliowana, czekajcie. O, jest. Wiecie co, to może ten, to dobrze, może ona poczeka. Fajnie, fajnie, bo naprawdę to już kolejne pudełko tego, gdzie tego goodie boxa, gdzie te rzeczy są zafoliowane, w sensie wiecie, o to mi chodzi. I to naprawdę super, no bo tak szybko zużywać tych kosmetyków się nie da. Tu coś małego. Płatki pod oczy, fajnie, bardzo fajnie. Takie sztywne. Lorcia, rozbijesz kubek zaraz. No spadł. Czekajcie. Aha, z kwasem hialuronowym i z antyoksydantami. Spoko, to też sobie zużyję jakoś szybciej niż później. Dobra, a to co jest takie duże? Spray z solą morską do włosów?
A to, kurczę, ja słyszałam o tym, że niby taka woda morska to w ogóle na loki dobrze, w sensie, że robi się takie... o, beachy tekst, że plażowa struktura włosów, o właśnie fal. No nie wiem, nie wiem, ale cieszę się, że będę miała okazję to spróbować, tego czegoś. No okej. Ciekawe, co jest w składzie, woda i sól? Mam nadzieję, że to nie, to jest coś więcej. Gliceryna, jakieś perfumy, jakieś pegi, coś tam, coś tam. Jakieś ekstrakty. No fajnie, czekajcie, czy to jest do powąchania? Gdzie to się pika? O, ładnie pachnie. Pachnie ładnie. Okej, ciekawe. Ciekawe, ile będę musiała tego zużyć na moje włosy. Dobrze, później poczytam jeszcze sposób użycia. No i dobra, i tu jest coś. O, pomadka ochronna. I powiem wam, że fajnie, bo... Sandstone. Cokolwiek to jest. A to nie jest takie całkiem ochronne. Wow, ale nudziak. Wow. Kurczę, no wiecie co? Pomaluję się nią zaraz. Ładna. Okej. No ciekawe to pudełko. Ciekawe to pudełko. Totalnie się nie spodziewałam takich rzeczy. Kremu do rąk nie mam żadnego, bo ja rzadko kupuję kremy do rąk. Zazwyczaj używam po prostu balsamu. A może do pracy sobie wezmę? Chociaż nie wiem. Czasami w pracy by mi się przydał krem do rąk. Ładnie pachnie. Nad tym się muszę zastanowić, czy będę testować, czy dałem komuś w prezencie. Chociaż no kusi mnie, żeby potestować. Jedyne co to ta woda różana. Przez to, że już raz miałam jakieś cyrki z tą wodą różaną z Bioagadir. Ja lubię Bioagadir, ale ta woda różana mi nie posłużyła. No więc nie wiem, tu się coś chyba otwiera, albo nie? Dobra, nieważne. Okej, pokażę wam te plecaki. Dobra, moje pszczoły przyszły i się witają i pogadam wam o plecakach. No więc tak, czekajcie, widać te plecaki? O, widać. Dobra, mnie nie widać, ale wam powiem tak, więc tak, one rozmiarowo są podobne, w sensie... tutaj. Natomiast ten plecak to jest, zaraz wam pokażę, to jest marka, która kosztuje sporo na Zalando, natomiast on był w fajnej promocji, ponad połowę de facto przeceny. On jest tak leciutki ten plecak, fantastyczny jest i on tutaj jakby, nie zobaczycie tego tak do końca, ale on się tutaj tak zapina, że to jest taka jakby klapka, ale ma bardzo wąską tę kieszeń, która jest na laptopa, a na tej kieszeni mi zależało. I tutaj mój laptop się nijak nie mieści. Tutaj się zmieści taki mini, jakiś taki, wiecie, jak są MacBook mini, to takie coś tu by weszło, ale normalny laptop nie. Tutaj mi się laptop mieści, no ale tu już za bardzo lata. Podoba mi się, że te uszy są takie porządniejsze, bo ja nie za bardzo lubię te plecaki, które mają takie... No wiecie, takie uszy z jednego paska. Ogólnie wykonany jest fajnie. Tutaj jest na plecach sztywniejszy. Ma dodatkową kieszeń. Ma dodatkową kieszeń tutaj na plecach. Jest sam w sobie jest raczej cienki, ale dzięki temu jest taki leciutki. Tutaj ma sporo przegródek. Czekajcie, widać, nie widać. Taki materiał, ten materiał, z którego jest wykonany, jest taki wodoodporny. Wydaje mi się, że łatwo by się czyścił. Te kieszenie są jakby takie na zewnątrz wysunięte. One nie są wszyte tak do środka, tylko widzicie, one tu są doszyte tak z zewnątrz. No, tutaj jeszcze jest kieszeń fajny, taki pakowny, wycieczkowy plecaczek na takie mniejsze wojaże. Taki bagaż podręczny. No naprawdę udany plecak. Ale laptop mi się tam nie mieści. Zamawiałam plecak z myślą o noszeniu laptopa do pracy, a to robię często, więc no mimo, że ten plecak mi się podoba na różne wyjazdy, był spoko, no to jednak trochę taki nadmiarowy gadżet, bo na wyjazdy mam też inne plecaki,
No i chyba ten odeślę ostatecznie. Zastanawiam się nad tym. To jest inna firma. On nie był w promocji, natomiast on nie w promocji kosztował tyle, co tamten w promocji. Więc ogólnie jest trochę ta marka tańsza. To jest taki piaskowy odcień, podobnie jak tamten. Ten jest taki chłodniejszy niż tamten. Ma fajne ucho u góry, żeby to nosić. Laptop mi tu wchodzi. Wchodzi mi tak na styk, ale jednak i mieści się w tej kieszeni na laptopa. Ona jest zapinana na rzep. Tutaj jest jeszcze dodatkowa taka kieszonka. To nie jest bardzo pakowny plecak, natomiast kieszonek mu nie brakuje i w środku te kieszonki też są. Jest wykonany z grubszego materiału niż tamten. Tutaj ma jeszcze taką dodatkową kieszonkę. No myślę, że kabel, słuchawki, laptop, wszystko tu wejdzie. No i ma jeszcze takie uszy. Uszy są mniej wygodne niż w tamtym, ale jednak są grubsze. Więc nie są to takie po prostu, wiecie, rzemyki jakieś takie, o, samo to. Takie coś to mi nie za bardzo się podoba, są regulowane. Tu są jeszcze jakieś małe kieszonki z takiej jakby siateczki, ale to jest coś bardziej wytrzymałego niż siateczka. No i tu jest takie coś. No fajny jest ten uchwyt tu, muszę przyznać, bo zawsze można ten plecak wygodnie złapać. Tu jednak jest tylko takie coś, takie szkolne bardziej. Szkoda, że oni nie zrobili takiej szerszej tej kieszeni na laptopa. No, no cóż, no cóż, no ten odeślę, mimo że mi się podoba. A ten jeszcze się zastanawiam, bo laptop mi wchodzi, ale tak już tutaj już jest na styk u góry. Jeszcze się zastanawiam, natomiast no marzył mi się jasny plecak. No więc no tak na 90% ten zostanie, a tamten odeślę. No i takie moje perypetie plecakowe, ale pokażę Wam jeszcze kolor tej pomadki na ustach. Przyniosłam sobie o lusterko. Wow. Taki neutralny. Ładny, no, naturalny, neutralny. Nie wiem, czy wiecie, ale Goodiebox ma też edycję z samą kolorówką. Co kwartał bodajże? Nie wiem, czy się zdecyduję, ale tak mi się skojarzyło teraz, jak się malowałam. Ładny, podoba mi się. Soft touch. Takie to ewidentnie jest pomadka ochronna, jakaś po prostu z kolorkiem.